Okej, skończyliśmy rząd dziesiąty. Zakończając rząd dziesiąty, tutaj zrobiliśmy, tu już mamy cztery, tak? I teraz będzie, teraz jest tak. Rząd jedenasty to jest w sumie, gdyby nie liczyć tego pierwszego, to w sumie jest dziesiąty, bo te motywy składają się z dziesięciu rzędów. Ja zapomniałam o tym powiedzieć. Co robimy w rzędzie, rzędzie? Nie wiem. W rzędzie 11 będziemy sobie robić znowu. Zrobiliśmy 4 w górę, 2 na poprzeczkę, oczka. Tu zrobimy 3 podwójne, 3 podwójne, 3 podwójne, 3 podwójne. 13 i już teraz będzie tylko zahaczony o jednym półsłupkiem. Znowu 13 w górę i znowu. Tu na ramieniu wbijamy się i robimy pod ramieniem, robimy 3 podwójne, 3 podwójne, 3 podwójne, oddzielone dwoma oczkami i znowu na ramieniu tu. I to jest rząd 11. Także bierzemy się do pracy. Ja tylko Wam chwileczkę tutaj pokażę. Ok, zrobiliśmy 4 i teraz tak, 2 na poprzeczkę i tutaj. Raz, dwa. Tak zaczynamy, tak? Czyli pamiętajcie, dwa oczka na poprzeczkę. I tak robimy. Wchodzimy teraz tym razem też na to. I to będzie nasz ostatnie dwa razy po 13. I spotykamy się w rzędzie 12.